Dzień dobry, moi drodzy. Co tu tak wali jakimś starym sandałem, capi, jakby ktoś normalnie grzebał sobie w kokosach przez tydzień i nie mył ich? Pfu, mówił, coś strasznego. Przyszedłem podlać coś tu grządki, mam wysiane i tak chodzę, mówię, czy to ja? Ja wiem, że człowiek nie zawsze się tam dobrze umyje, ale żeby aż tak oszczędzać na wodzie, no i jedzie tak, że po prostu włosy w nosie wykręca. I mi się przypomniało. I przychodzę tutaj do szklarni. To jest źródło. A jak można sobie niuchnąć tutaj, to aż normalnie, naprawdę. Aż się sam nos przeczyszcza. Moi drodzy, co tu się wydarzyło, że tak jechało? Otóż, gnojóweczka, proszę Państwa. Moc gnojóweczki tutaj czuć. Już Wam pokazuję. Pomidorki wsadzone troszeczkę jednak za wcześnie w tym roku. Połasiłem się 3 maja je wsadzić, bo pogoda była wyśmienita. Ale kurde, zapomniałem o jednej rzeczy, jednej bardzo istotnej rzeczy. Ziemia jeszcze nie była taka dobrze wygrzana. U mnie tutaj jest taki teren, że ciężko wygrzać tę ziemię. Po prostu są wszędzie drzewa, cień i trochę później powinienem to robić. No ale trudno, tak zrobiłem, pomidorki lekko to odchorowały, ale na szczęście nic nie padło. Teraz zaczną już się wybijać w kolejne liście, pędy i kwiatostany niedługo. A to dlatego, że właśnie potraktowałem je gnojóweczką. Poszła mi tu, co mnie to zaczepia, ja jestem zajęty. Już Wam pokazuję. Moi drodzy, trochę mam zachwaszczone niestety, bo po prostu jak zwykle nie wyściółkowane jeszcze właśnie, żeby gleba się wygrzewała, ale nie było też za bardzo kiedy. Podosadzałem jeszcze cebul, nie cebul, różnych cudów, no robię co mogę, ale trochę chwastów jest. I jak widzicie, pomidorki mam takie, że trochę mam takie żółte liście, trochę tu od zwierzchu już zaczynają rosnąć dużo ładniejsze. Tutaj zwłaszcza to widać. Tutaj sobie radzą trochę lepiej te rośliny, dlatego że to jest w środku szklarni, trochę lepiej ta ziemia jest wygrzana. Mam tu termometr taki niby do kompostu, ale on mi teraz pokazuje, jak go tam wbiłem głęboko, 15 stopni temperaturę ziemi, a wcześniej jak je sadziłem, te pomidory, to było 12-13. Trochę za mało i pomidorki, o, tu już mi zaczyna kwitnąć, proszę bardzo. Pomidorki były takie trochę smutne, nie? Jednak tam im było w nóżki zimno i dlatego no mają zwykle u nas właśnie przechodzą taki dwutygodniowy mniej więcej okres hibernacji, takiego osłabienia właśnie z tego powodu, że albo się połasze je za szybko posadzić, albo źle zahartuje, albo coś. Teraz były dobrze zahartowane, ale jednak wiecie, no temperatura gleby też jest ważna. Troszkę ta temperatura się podniosła. Ale co najważniejsze, i to widzę, że pory, jak, znaczy pory, tam gadam, pierdoły, czosnek jak mi się też tak naprężył tutaj bardzo i cebula od razu poszła do góry, bo 2 dni temu podlałem gnojówką, moi drodzy. Po raz pierwszy, bo jak posadziłem pomidory, to nie podlewałem ich zbyt dużo, żeby tam nie zalać też korzeni. No i później zacząłem dopiero ja za jakiś czas używać gnojówki. Po raz pierwszy je podlałem i po 2 dniach już, o proszę, jak tutaj na przykład, jak już się zazieleniły, już idą do góry, już odżywają, bo zrobiło się, inaczej zrobiło się, cały czas jest ciepło, ale ta ziemia się tutaj wygrzewa, stąd jeszcze nie ma ściółki, żeby nie izolować i stąd no niestety zdarza się, że jeszcze właśnie chwasty mi rosną, ale to kwestia wpaść tutaj, ogarnąć, jak tylko za 5 lat będę miał na to czas. To lada szelest. Ale dzisiaj o gnojówce, moi drodzy, to jest właśnie siła gnojówki. Ja podlałem bez rozcieńczenia. Dlaczego? Dlatego, że mam ziemię w dużej mierze piaszczystą, z bardzo dużą domieszką piasku i to wszystko dosyć szybko przelatuje i podlałem bardzo mało, około, ja wiem, 0,5 litra na roślinę. I one po prostu dostały mocy. Zobaczcie, taką zupką podlewam. Tutaj mam niedaleko szklarni, taką zupkę w beczce już teraz robię, bo o, jak pięknie zafajdane przez ptaki. Siadają tu i ładują. W takich beczuszkach zacząłem sobie robić. Ja nie pamiętam, ile ona ma tu, około 100 litrów chyba. Gnojóweczkę ze wszystkiego, co znalazłem. Pokrzywa, mniszek lekarski,
trochę jasnoty purpurowej przy okazji, gdzieś tam to zerwałem. Co tam było, ten, nie żywokos, tylko co ja chciałem powiedzieć, wrotycz. Co tam miałem u siebie na działce albo gdzieś niedaleko, wrzuciłem, zalałem wodą, to już jest właściwie gotowe. Teraz ja czasami wam pokazuję takie odcinki, ostatnio właśnie o tym rozmawiałem z kimś z was, że pokazuję wam czasami takie pojedyncze gnojówki. Na przykład właśnie z glistnika jaskółczego ziela, czy z mniszka lekarskiego, czy z pokrzywy. No jak się to robi z jednej rośliny i no po prostu do czego to wykorzystać. Zaleta takich gnojówek jest taka, że na przykład gnojówkę z pokrzywy rąbiemy na początku. Jak sadzimy pomidory, to zaraz niedługo po tym, jak zaczynają rosnąć, tak jak teraz, to z pokrzywy bardzo dobra, tam ponoć ładnie to wszystko wiąże ten azot później, więc to się nadaje. A na przykład z żywokostu, czy takie z drożdży nawóz można zrobić, to już tam trochę więcej, można powiedzieć, fosforu, potasu, to już bardziej tak dla dojrzewania pomidorków, prawda? To są takie zalety. Wady są takie, że no jest to tylko jedna roślina i trzeba się z tym bawić trochę tu, trochę tam, a ja nie mam za dużo czasu na ogród, na wszystko zresztą, więc zrobię jedną wielką zupę. Wrzucam co mogę, trochę chwastów takich, trochę siakich, trochę roślin, trochę ziół, co tam mogę, to wrzucam. I ostatnio dwie konewki właśnie takie tam wylałem do tej szklarni. No jechało niesamowicie, dlatego że nie były w ogóle rozcieńczone, jako taki start, takie walnięcie z kopyta w zadek, aby ruszyły. Co zrobiłem tutaj? Później troszeczkę dorzuciłem pokrzywy, bo akurat jechałem, znalazłem tam. Ja mam dwie takie beczki, jeszcze w innym miejscu mam. Dorzuciłem trochę świeżej pokrzywy i dolałem troszkę wody. I to sobie tak stoi na słońcu, to szybko tutaj fermentuje i taki mamy zapaszek tutaj całkiem przyzwoity. Jak wylałem do szklarni, musiałem ją tam zamknąć na jakiś czas, tylko okna same się otwierały, bo w nocy było zimno i tak się bardzo, bardzo mocno nie wietrzyło. Trochę tak, ale nie tak dużo. No to ten zapaszek nierozcieńczony to tak się rozszedł, że hej, teraz jak już otworzyłem szklarnie, to już tego nie czuć. Już właściwie można powiedzieć, że po 2 godzinach to wywietrzało, ale tutaj jak się siedzi, no to jest taki porządniejszy zapaszek. Taka gnojówka jest trochę lepsza niż taka, jaką wam kiedyś pokazywałem, że można po prostu zalać wrzątkiem na przykład pokrzywę i zrobić z niej taki napar, wywar, jakby kto tam nie nazywał, no taki wyciąg, wywar powiedzmy, no napar z tej pokrzywy. Ona też się nadaje, ona nie śmierdzi, ona się nadaje do roślin na przykład na balkon i jest słabsza oczywiście, nie ma tylu tych mikroorganizmów przede wszystkim, tylko takie różne ciekawostki, co tam z tej pokrzywy się do wody wydobędą, ale jeśli chodzi o takie zajęcia ogrodowe, no to polecam wam, widzicie właśnie tutaj o na słoneczku, beczuszka, dlatego że szybciej się robi. Oczywiście latem jak się to robi, to można beczkę dać w cień, bo jest tak gorąco, że może się to robi nawet zbyt szybko, nie wiem, może za mocno śmierdzieć. U mnie to jest tak przykryte, dlatego że mi się tutaj muchy lęgną, czy komary, i ja po prostu przychodzę, przemieszam. Nie jest to zamknięte tak całkowicie, tam jakiś dostęp powietrza jest, ale staram się, żeby to było przymknięte, bo nie chcę tutaj tego wszystkiego wylęgarni mieć, tego wszystkiego. No i wykorzystuję taką śmierdzącą. I moi drodzy, nie bójcie się podlewać gnojówką w formie takiej nierozcieńczonej albo mało rozcieńczonej, bo zwykle mówi się 1 do 10 z wodą, tak? Do podlewania 1 do 20 do oprysku. Mówi się tak dlatego, żeby nie popalić roślin, ale po pierwsze, nie lejemy gnojówką po roślinach, absolutnie nie, tylko dajemy od razu pod korzeń. Później tych liści zaraz będę się pozbywał. Tu od razu lejemy, tu, nie po liściach, bo samą wodą możemy popalić, już nie tylko gnojówką, ale samą wodą. To jest raz. Druga sprawa, to takie zapobiegawcze jest, wiecie, jak ktoś ma żyzną bardzo ziemię, taką gliniastą na przykład, która dobrze trzyma tę wodę, to może rozcieńczać mocniej, ale jak ktoś ma taką ziemię, że zaraz wszystko przelatuje, no to można sobie troszeczkę mniej to rozcieńczać. Chciałem wam tylko dzisiaj pokazać, że zobaczcie tutaj te liście na dole troszeczkę tak osłabły, prawda, one będą niedługo do oberwania w ogóle, ale
wystarczyło, że troszeczkę ziemia się ogrzała przez tam, no już teraz trzeci tydzień właściwie, odkąd posadziłem te rośliny i dałem trochę tego nawozu, tego startera takiego, żeby to życie biologiczne tu wzbudzić, trochę tego azotu. I zobaczcie, jak już fajnie wybarwione te liście. Po pierwsze się te rośliny zrobiły prężniejsze, wyprostowały się, zrobiły się takie krępe, zaczynają te liście rosnąć po prostu takie szersze niż te wcześniejsze. Do tego właśnie taki kolor powinny one mieć, a nie coś takiego, tak? To może się jeszcze nawet wybarwić, ale te liście niedługo będziemy obrywać, tak? Żeby tutaj nie kolidowały nam z tym, że będą leżeć gdzieś tam, zaczną chorować i w ogóle nie są takie potrzebne, ale jeszcze chwilę, bo jeszcze trochę tam jest proces fotosyntezy, tutaj jeszcze jest go za mało w tych dwóch czy trzech liściach takich bardziej wybarwionych i właściwie każda roślina, o tutaj jak pięknie widać, zobaczcie, że te liście już wcześniej urosły, a teraz jak dostały bombę gnojówkową, zaczyna się to wysycać od środka, patrzcie jak tu jest, jaki tu jest jasny ten liść, a jak tutaj się pięknie zaczął już robić taki ciemnozielony, taki właśnie jak powinien być, tak? I dlatego Wam bardzo polecam robienie tych gnojówek. Każdy takie rzeczy może robić. Zachęcam Was do robienia i wykorzystywania gnojówek. Naturalne, zdrowe dla nas, nikomu nie szkodzimy. Wytwarzamy florę mikrobiologiczną dla roślin, dla naszej gleby przede wszystkim, bo rośliny się zmieniają, a gleba ciągle jakby ta sama, no taka uszlachetniona jest jakby. Na naszym kanale jest kilka filmów o tym, jak zrobić z pokrzywy gnojówkę, z wrotyczu, z mniszka lekarskiego, z glistnika, z czego tam jeszcze, ze skrzypu chyba nie mamy, ale można jeszcze zrobić z żywokostu, czy z trawy zwykłej, czy po prostu innych różnych chwastów, niechwastów, odpadków roślin, gnojowice, bo ja to tak rozdzielam, gnojówki to tak mówię na roślinne, a gnojowice na takie skupy, że tak powiem, z obornika robione, no rozwodnione po prostu mikstury. Zachęcam, bo to jest prosta sprawa, wystarczy mieć jakiś zbiornik typu beczka, butelka czy cokolwiek, trochę roślin zebrać, podziabać na kawałki, żeby szybciej to szło. Jak jest zimno, to na słoneczko, jak jest bardzo gorąco, może być w cieniu czy półcieniu, zalać wodą, nie do końca, żeby tam jak będą burzyny, żeby nie wylatywały, czy jak jest otwarta beczka, to żeby deszcz nie wylewał nam tego, jak przeleje już poziom tej cieczy i używać w stosunku 1 do 10 raz w tygodniu, jak podlejecie teraz jakieś tam rośliny taką czy inną gnojówką, wyjdzie im to na dobre. Później można już oczywiście wchodzić w szczegóły, czy warto bardzo długo te pomidory traktować gnojówką, czy jednak dać sobie spokój, później dać dojrzewać tym pomidorom, nie bombardować ich azotem. Najważniejsze jest, żebyśmy się w ogóle za to zabrali. Ludzie nie wierzą czasami w takie nawozy, myślą, że tylko obornik granulowany, że tylko wapno albo jakieś takie nawozy sztuczne, mineralne są potrzebne. To może być jako uzupełnienie, ale bazujmy na tych naturalnych rzeczach, na dużej liczbie kompostu, na dużej liczbie materii organicznej i na dużej liczbie przede wszystkim życia mikrobiologicznego, bo to, że nasadzimy pełno, nie wiem, fosforu, potasu, nasypiemy czegoś tam, to nie znaczy, że to będzie przyswajalne dla roślin. One potrzebują właśnie tych organizmów, które są w kompoście, w takich gnojówkach, które te nieprzyswajalne formy będą właśnie rozkładać do tych przyswajalnych. A przy okazji mamy po prostu sam nawóz i podlewanie w jednym. Zachęcam Was, bo odkąd zaczynam jakąś roślinę podlewać gnojówką, to widzę, że to jest dla niej bomba energetyczna i ona naprawdę bardzo na tym korzysta. Pomidorki obudziły się bardzo mocno dzięki temu, oczywiście również dzięki temu, że temperatura gleby podskoczyła o 2 czy 3 stopnie, odkąd ja je posadziłem, ale przede wszystkim właśnie ta gnojóweczka. To im daje naprawdę wielkiego kopa, uwierzcie mi, i polecam Wam serdecznie zajrzeć na kanał. Zawsze jak wpiszecie gnojówka, nie wiem, z pokrzywy i dopiszecie w Szumilesie, znajdzie Wam. Są playlisty na playliście Ogrodowe Pierdamony czy Ogród w Szumilesie. Jest tego mnóstwo, aż tyle czasami to się powtarzam, ale no dzisiaj chciałem jakby swoją własną narracją też pokazać, jaka siła drzemie w tych gnojówkach. To ja ją naprawdę czuję, zwłaszcza w nosie. No jest czasami
taki mankament, że to śmierdzi, ale nie wszystkie, bo na przykład z Wrotyczu bardzo ładnie pachnie, ze Skrzypu moim zdaniem pachnie, często z tej pokrzywy najbardziej jedzie, ale taka pomieszana zupka, wiele rzeczy, wcale nie śmierdzi, jak się ją rozwodni i podleje w szklarni. To tylko dla jaj tak powiedziałem, że co tu tak capi, no bo podlałem bez rozcieńczania i zamknąłem szklarnię i przez 2 dni właściwie tylko same okna regulowały temperaturę, a tutaj ta świeża bryza nie działała w szklarni, żeby to wywietrzyć. Teraz już nic nie śmierdzi. Zachęcam Was po prostu do robienia gnojówek i tyle. Dziękuję bardzo. Pochwalcie się. Czy zauważyliście cokolwiek właśnie, że dają coś te gnojóweczki po jakim czasie, jak używacie często, bardzo często ludzie pytają, czy z zeszłego roku można gnojówkę używać, oczywiście, że można, jak często, myślę, że raz w tygodniu nie ma sensu, częściej czasami raz na 2 tygodnie, jest wiele zależnych, jaka tam ta gleba jest, czy dużo potrzebuje, czy mało, czy dobrze trzyma wodę, czy przepuszcza jak przez sito. Wiele zależnych, ale myślę, że jak rozcieńczycie 1 do 10 i raz w tygodniu podlejecie, to będzie bezpiecznie. Dziękuję, pochwalcie się sami jeszcze, podzielcie się opiniami w internecie, w internecie mówię, w komentarzu pod filmem. Do zobaczyska, pa!